wakacje to okres, który sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. To też świetna okazja, żeby wyjść z kuchni i pogotować w plenerze. Grill, ognisko czy kuchenka turystyczna mogą być świetną opcją na wspólne gotowanie ze znajomymi czy rodziną. Ja nazywam się Robert i zapraszam na jednogarnkową potrawę, którą przygotujecie niemal w każdych warunkach. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować bardzo prosty one pot z makaronem, kurkami i sosem pomidorowym. Zacznijmy od pokrojenia składników. Na początku boczek i cebulę pokroję w drobną kosteczkę. Jeżeli nie macie boczku, z powodzeniem możecie użyć kiełbasy albo jakiejś innej wędliny, albo po prostu boczek pominąć i zrobić wersję wegetariańską. Warzywa mam pokrojone, pora na garnek. Dodaję troszeczkę oliwy. I od razu wrzucam boczek, żeby zaczął się wytapiać. Kiedy boczek zacznie się topić, dodaję cebulę. W czasie, kiedy boczek i cebula się smażą, pokroję seler naciowy oraz czosnek, a tymczasem cebula powinna zmięknąć i lekko się zarumienić. Dorzucam seler oraz czosnek do mojego boczku. Teraz czas na grzyby. Ja mam dzisiaj kurki, ale możecie użyć pieczarek lub innych leśnych grzybów. Wrzucam ich sporą garść do środka. W czasie, kiedy wszystko mi się tutaj ładnie dusi, ja pokroję szpinak oraz cukinię. Idę nazrywać szpinak. Teraz szpinak razem z cukinią wędruje do środka. Ale kolory. Tylko spójrz. Kiedy warzywa, boczek i grzyby są już fajnie podsmażone, pora na makaron. Ja mam dzisiaj takie świderki, ale użyjcie takiego, jaki lubicie najbardziej. Dolewam około pół litra wody. I dorzucam kilka gałązek tymianku. Całość dokładnie mieszam, przykrywam i odstawiam na około 5 minut. Po 5 minutach dodamy sos pomidorowy. Sporo soli i świeżo mielone czarne pieprze. Po 5 minutach dodaję sos pomidorowy. Całość dokładnie mieszam, przykrywam i gotuję kolejne 5 do 10 minut w zależności od tego, jakiego makaronu używam. Pod koniec gotowania dodajemy świeżo poszekaną natkę pietruszki. Wygląda niesamowicie. Te kolory, ten aromat, te grzyby. Myślę, że mogę nakładać. Moje jednogarnkowe danie jest już gotowe, ale pamiętajcie, że możecie je przygotować z ulubionych składników, bazując na ryżu, ziemniakach czy chociażby makaronie. Najważniejsze to gotować w plenerze. Więcej przepisów i inspiracji znajdziecie na winiary.pl. Tymczasem dzięki i do zobaczenia za tydzień.